Cześć, witam. No przede mną recenzja książki, którą przeczytałam już dawno, bo 5 czerwca już byłam po lekturze. Książka ukazała się chyba 2 czerwca, a mówię o tej. Empuzjon Olgi Tokarczuk. No i zwlekałam z recenzją, bo musiałam przeczytać tę książkę 2, żeby potwierdzić swoje oceny wewnętrznie, jakoś się do tych ocen przekonać. I co? Żeby omówić Empuzjon, to musiałabym omówić następujące określenia. Mizoginizm, mizoandryzm, hermaafrodytyzm, homoseksualizm, syntestezja, sensualizm, transwestytyzm, hipokryzja czy konformizm. Ale nie będę tego robiła, bo ta recenzja zamieniłaby się w słownik wyrazów obcych, więc powiem tak od siebie. Jest to książka piękna. Książka pięknie napisana. Pięknym językiem. I książka sensualna. Co to znaczy? Sensualna to znaczy, że możemy ją odbierać wszystkimi zmysłami. Z takimi jak wzrok, słuch, mowa, dotyk i węch. Ponieważ Olga Tokarczuk przepięknie opisuje te odczucia. Dużo w tej książce mówi się o jedzeniu. I wtedy czujemy smak potraw i ich zapach. Wiele jest opisu przyrody, ponieważ akcja dzieje się w górach niedaleko Wałbrzycha w roku 1913 w sanatorium. Dziś to sanatorium nazywa się po polsku Sokołowsko. Wtedy oczywiście były to Niemcy. Sanatorium przeciwgruźlicze. Bohaterowie leczni chodzą w góry. Te góry są przepiękne. Słuch. Bohater główny nasłuchuje tego, co dzieje się na strychu, jakichś dziwnych odgłosów, a więc książka sensualna. Bardzo pięknie te odczucia są opisane. Jeden przykład czego? Smaku. Nalewka smakowała rzeczywiście egzotycznie. Była słodka i gorzka jednocześnie. Przy tym ostra jak słynne Siebenkräuter. Do tego czuło się w niej jeszcze jakiś posmak muchu, lasu, czegoś jak piwniczne drewno, jak lekko spleśniałe jabłka. To jeden z przepięknych opisów, jak mówię, dotyczących potraw. Język wspaniały, klimat tego sanatorium przedstawiony, no klimat klimatyczny. Sanatorium dla gruźlików, czyli dla ludzi cierpiących na choroby płuc. Od początku, kiedy Empuzjon się ukazał, wszyscy mówili, że to może związki z tą czarodziejską górą Mana. Moim zdaniem związków nie ma tu żadnych. Jedyne sanatorium, no ale pewnie można wymienić tytuły wielu książek, których akcja dzieje się w takim czy innym sanatorium. Sanatorium dla mężczyzn, kobiet czy czytałam co, jak to, rok w Marienbadzie, czyli to też było sanatorium. Wy możecie mi podać wiele takich przykładów książek, których akcja dzieje się w jakichś tam zakładach leczniczych. Nie będę tłumaczyła słowa empuzjon, bo dużo by trzeba było na ten temat mówić, sięgając do kultury antycznej. Ale teraz powiem o bohaterach, bo kiedyś mówiłam, że w którymś tam tagu, że dla mnie najważniejsze w powieści, w utworze dla mnie najważniejsi są bohaterowie. Nawet nie akcja. No akcja w tej książce jest niespieszna, także jakichś dramatycznych zwrotów akcji nie można się spodziewać. Każdy, kto był w sanatorium, wie, jak toczy się w nim życie. Od zabiegu do zabiegu, od śniadania do obiadu i takie tam różne spacery głównym traktem w takiej sanatoryjnej miejscowości. Ale bohaterowie. Bohaterowie to tak. Mieczysław Wojnicz, student inżynierii wodno-kanalizacyjnej z Lwowa. On jest Polakiem. Longin Lukas, katolik, tradycjonalista, nauczyciel gimnazjalny z Królewca.
socjalista, August, socjalista, humanista, filolog klasyczny, pisarz z Wiednia. Walter Frommer, teozof i tajny radca z Breslau. Thilo von Hahn, student Beaux-Arts sztuki z Berlina, znawca pejzażu. Właśnie ci mężczyźni spotykają się nie tylko w tym sanatorium, ale spotykają się w hotelu dla mężczyzn, w pensjonacie takim dla mężczyzn, prowadzonym przez niejakiego pana Opica, przepraszam za Jacusia. I właśnie tam śpią, jedzą i rozmawiają. O czym rozmawiają? Rozmawiają o kobietach. I są to wypowiedzi mizoginistyczne bardzo. Na końcu Olga Tokarczuk zawarła spis nazwisk różnych myślicieli, pisarzy, poetów, z których to zaczerpnęła te mizoginistyczne, wszystkie mizoginistyczne poglądy na temat kobiet i ich miejsca w świecie, są parafrazami tekstów następujących autorów. No i ci autorzy są tutaj wymienieni. No i co z tego? Jakie nie mogli mieć innych poglądów w czasach, w których żyli? Znaczy poglądy mogli mieć inne, ale mieli właśnie takie. I dla mnie tu nie ma żadnego zaskoczenia. I to, i te mizoginistyczne wypowiedzi tychże pensjonariuszy pensjonatu wcale mnie nie zaskakują. One mnie w ogóle nie obchodzą, one mnie nudzą, zwłaszcza, że te wypowiedzi, te dyskusje prowadzone są pod wpływem nalewki, o której tutaj mówiłam. A więc ta grupa mężczyzn to jest takie panoptikum, swoiste panoptikum facetów o mizoginistycznych poglądach, którzy są ciągle na haju. I te dyskusje do niczego nie prowadzą. To jest takie gadanie dla gadania. W którymś momencie oni się zawieszają, mają tak zwaną zawiechę, potem się ocykają i mówią już na zupełnie inny temat. Dla mnie nuda. Empuzjon ma swój podtytuł Horror przyrodoleczniczy. No to przyrodoleczniczy to może tam jest, bo mówią o swoich, o zabiegach, które tam zostaną im zaordynowane. Mieczysław Wojnicz ma swoją tajemnicę hermafrodytyczną i tak się w sobie zamyka. I co jeszcze? No i koniec. A horror? No jest tutaj pewna historia o kobietach, które były nękane, o takich dziwnych, tych jak czarownica, które miały zostać ukarane, spalone na stosie, uciekły do lasu i tam się zmieniły w takie leśne dziwa, które porywają mężczyzn, żeby ich w ten sposób ukarać. No ale co z tego? Tak więc nie będzie to moja ulubiona książka Olgi Tokarczuk. No językowo, jak już powiedziałam, piękna. Natomiast pod innymi względami nie jest to żadne literackie wydarzenie. A dużo się o niej naczytałam z różnych, o właśnie tu, czasopism. A jeszcze wracając do tego sensualizmu, to porównałam sobie Empuzjon z tą książką, którą dla was kiedyś omawiałam. To jest Anna Bolawa w ciemność, o kobiecie, która zbiera zioła, suszy je i tu dopiero jest sensualność. A natomiast w Oldze Tokarczuk, no tak jak powiedziałam, co tu ja jeszcze mam zapisane ważnego? Ta, z czarodziejską górą nie ma nic wspólnego. Więc, czy polecam? Oczywiście, polecam. Przeczytajcie, może będziecie mieli inne zdanie niż ja. Może zwrócicie uwagę na coś zupełnie innego. A ja być może sięgnę jeszcze po raz któryś tam do Empuzjona i znajdę w nim coś, czego nie odkryłam po dwukrotnej lekturze. A jak tam u was po lekturze Empuzjona? A może jesteście przed, a może wcale nie zamierzacie czytać? Podzielmy się opinią. Dziękuję. Do zobaczenia.